A to mogę się domyślać, że są to zniszczone zabudowania gospodarcze, które były częścią pałacu, przynajmniej we władaniu pałacu. Być może po wojnie istniał tutaj jakiś PGR. No ale niestety surowa ręka sprawiedliwości ludowej dosięgła i te obiekty. Tam jakiś inny podobny obiekt, widać zniszczony dach. No, niestety upływ czasu był nieubłagany. Studzieniec pomiędzy Zieloną Górą a Kożuchowem.